Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivor, witam was w kolejnym odcinku tej wielkiej, tajemniczej, nieznajomej dla mnie podróży, jaką jest granie w Darksiders 3. Lecimy dalej przez nasze pokoje z jajami na ścianach, zobaczymy jak to się dla mnie skończy, aczkolwiek czuję, że niedługo znajdziemy się już w pobliżu naszego przyjaciela lenistwa. O, proszę bardzo, siemano, kleszczu! Widziałem wasze komentarze pod poprzednim odcinkiem, niestety za mało porad podrzuciliście, więc spodziewajcie się, że będę tak samo chujowy w tym odcinku, jak byłem w poprzednim. I dywagowaliście na temat tego, czy to aby na pewno są w ogóle pająki, a nie kleszcze na przykład, i muszę się z wami zgodzić. Nie do końca to wygląda na pająki, to są prędzej kleszcze, ale kleszcze to nie są czasem jakieś tam pająkowate, czy jakoś tak? Myślę, że mogą się tak kategoryzować. A dla osób z arachnofobią to chyba nie ma wielkiego znaczenia, jakie jest dokładne określenie na ten rodzaj zwierzęcia. Ło, suko, udało mi się! Co ja tak mało obrażeń ci zadaję? Weź się, kurwa, uspokój! Ło! No i gówno. Dobra, dobra, atakuj! I pyk! Oj, oczywiście, nadal mylą mi się przyciski, nadal myli mi się unik z atakiem, mimo iż już troszeczkę gram w tą grę, to niestety takie błędy w moim przypadku to już jest chyba odwieczny standard. Ale generalnie poza tym dziękuję za wszelkie porady, które zostawiliście tak czy siak i tak, na przykład dotyczące tego, że ten odłamek dający mi nieśmiertelność, ja muszę zużyć, ja jestem tego świadom. Ponieważ jeżeli go nie zużyję, to strasznie długo będzie trwała. Znaczy, to on po prostu nie zadziała, to chciałem powiedzieć. No pieprzone kleszczozaury! Jak mnie dojebały! Plują tym jadem, kwasem! No chodź, pluj! Suko, chodź tutaj! Sięgnę go? O, nawet, że sięgnę! Kurwa, dobra! Odpowiednie ustawienie, żeby mnie frajerzy nie zaskoczyli. Chuj, tak nie zaskakują! Bez znaczenia. Tamten jeszcze żyje? Żyje! Chodź tutaj. No! Czytałem porady w internecie na temat Darksiders, generalnie związane z tym, że no niekoniecznie zawsze chcesz używać lokowania się na przeciwnikach, ale szczerze, tutaj jest taki chaos w tym, jak ta kamera pracuje, że ja sobie troszeczkę nie wyobrażam grania w tą grę bez blokowania się na przeciwnikach, ale kto wie, może są ludzie tak szaleni, że im to wystarcza. Plus ja strasznie lubię widzieć paski życia przeciwników, moim zdaniem tutaj to jest cholernie przydatne, no i musiał... Leciutka ilość życia musiała mu zostać. Dobra, co my tutaj jeszcze ogarniemy, co znajdziemy, ponieważ nie chcę od razu się do tego grzechu kierować. Ciekaw jestem, co znajdę tutaj w okolicy. A zawsze jakieś przedmioty i tak dalej. Ale jedna chyba najważniejsza porada, jaką mi daliście, że faktycznie... Uuu, człowiek tu jest uwięziony, fajnie. To go uwolnimy. Nie! No spokojnie, kobieto, weź wydupcaj do pana z płaską głową. No, cudownie. Nie zużywać tego kryształu dającego mi punkt atrybutów, zanim wydam duszę, ponieważ każdy kolejny punkt atrybutów jest coraz droższy i szczerze mówiąc mógłbym je sobie zbierać i wydać dopiero wtedy, kiedy uzbieranie odpowiedniej ilości dusz na kolejny punkt będzie naprawdę trudne i skomplikowane, co jest niesamowicie sensowną poradą i nie rozumiem, czemu na to nie wpadłem. Zapomniałem wziąć pod uwagę po prostu, że wszystko w tej grze kosztuje. Więc no, będę miał to teraz na uwadze i nie będę zużywał, jak tylko zobaczę, bo oho, punkt umiejętności. Cenniejszy będzie ten punkt później, kiedy zaoszczędzę dzięki temu o wiele więcej dusz. Szkoda, że się wcześniej na ten temat nie skapnąłem, ale to już trudno. No chodź, czekam na ciebie, dawaj. No to mi nie wyszło do końca tak jak chciałem, ale to nic. Elektryczność nie do końca działa. Oho, wezwał kolegów. To jest chyba wezwanie kolegów, jeśli dobrze kojarzę. Przyszły jebańce, no chodź. Uuu, dobra. Cudownie, jakieś szalone kombosy tutaj czasami wychodzą, aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia, jak je dokładnie wykonuję. Dobra, ten nie żyje, a ten zaraz się ustawi w kolejce po śmierć. Dobra. Czasami na bliższy dystans lepsze jest lanca, potem szybkie przerzucenie na mój bicz, ponieważ kolega się odsunął. Jakim sposobem ostatecznie ci przeciwnicy umierają, chociaż nigdy nie jest to łatwa przeprawa. Przynajmniej dla mnie, bo wiecie jak to już ze mną bywa. Dobra, tu weszło ładne kombo, ale znowu nasz kleszczozaur przyszedł. No trzeba przyznać. Jeżeli chodzi o kontrataki, to muszę robić kontrataki magiczne za pomocą moich alternatywnych broni. A lanca mi się podoba chociażby wizualnie, tak to mogę przynajmniej opisać. Ale muszę pamiętać o tym, że to zadaje naprawdę chyba większe obrażenia niż zwykły bicz w ramach kontrataku, ze względu właśnie na te punkty, które w magię wpakowałem tutaj.
Żadnych robali nie ma, oczywiście dalej jajca na ścianie. Pani! Wow! Talizman! No ja wiem. Jesteśmy blisko. Tym razem obserwuj, nic nie mów. Ha. Dobra, no ja tam bym chciał, żeby mi coś powiedziała, może jakieś porady dotyczące tego, jak tutaj walczyć i tak dalej. Tutaj widzę jakiś grill, odłamek uzdrowienia, to może się przydać. Okej, talizman szaleje, co? No świeci się, to znaczy, że zaraz będziemy mieli chyba kolejny pojedynek. Ciekawy jestem, czy ostatecznie przejdę tą grę na średni, czy będę zmuszony obniżyć poziom trudności. O bo, mamy ją. Kleszcze trzymają ją, lenistwo, ona, ono, nieważne. Nie podoba mi się to, jak to wygląda. Kawa. Furia. Fantastyczna. A, czyli to on. Nadszedł twój dzień sądu. Jaki robal. Zostaniesz osądzony w walce, jak wszyscy inni. Złożony przez to. Czy wyglądam ci na kogoś, kto miałby w najbliższej przyszłości z kimkolwiek walczyć? Nie masz wyboru. Zawsze istnieje jakiś wybór, złotko. Moim wyborem jest brak wyboru. Za dużo z tym zachodu. Pośmiałbym się z ciebie, ale to za duży wysiłek. Nie obrażaj się, nieźle ci idzie gra w naszym małym moralitecie, ale powiedz, po co to wszystko? Chodzi o apokalipsę. Mnie już zupełnie przeszło. Jedyne, na czym mi zależy, to wygoda. Brzmi jakby znajomo. Milcz! A jak sam widzisz, tego całe zastępy sług. Tylko po to żyję. Powinnaś spróbować. Pożyczyć paru niewolników, jeśli tylko się trochę zmusisz. Dziwne to jest strasznie. Ty i twoje rodzeństwo będzie cię martwić. Mam tylko nadzieję, że reszta bardziej się postara. Nie, niech żyją albo umierają. Mnie to nie obchodzi. Rozumiesz to, prawda, jeźdźcze? Daremność tego wszystkiego. Może do mnie dołączysz, odprężysz się i nadzieszysz się nicością. Myślę, że całkiem szybko by ci się podobało. Ty gościu chyba jakoś nas wnarkotyzował. Albo jesteśmy tacy próżni. Doprawdy? Wielka, wspaniała furia nigdy nie padłaby ofiarą tak plugawej istoty. Czy na pewno zdołasz wywiązać się z zadania? Chyba tak. Okej, no to chyba walczymy w takim razie. Jezus Maria, nie podoba mi się to ani trochę. No dobra, lenistwo. No i oczywiście nie zrobiłem tego, o czym przed chwilą mówiłem. Czyli kontratak za pomocą broni magicznej. O, goddammit! Dobra, suko, chodź tutaj. Czy w ogóle opłacalną taktyką będzie... Co ty robisz? Kolegów sobie chyba respawnuje? Nie jestem pewien. On w ogóle cały czas jakby nie zadaje obrażeń jemu, mam wrażenie. Gdzie on tym strzela? Ała! Co się stało? O, wydupcył się. Ależ on jest paskudny. Mówiłem w ogóle, że to wszystko jest dziwne, bo jebaniec, kurde... O! No dobra, tego nie wyczułem! Jebany, kurde, dużo ma ataków. 3 pod rząd. Dobra, odpoczynek mi się tutaj przyda. Moglibyśmy wykorzystać ten czas na robienie tylu innych. Dobra, suko, weź się zamknij i atakuj mnie, ponieważ chciałbym zrobić to! Dobra, to było całkiem. Oblazłem go dookoła. To może być skuteczna chyba taktyka. Na razie się odsunę, bo on chyba właśnie uderza w ziemię, robi coś takiego. No chodź, czekam na twój... O, tak! Kurwa, oczywiście... Nie umiem sobie trafić porządnie. A! Za dużo obrywam, zaraz będę miał przesrane. Ty, ona tym rzuca w ramach kontrataku? Czemu ja wcześniej tego nie zauważyłem? Dobra, na spokojnie. Nie umarły odłamek, dobra, nie umarły odłamek zatem. Rzut!
suko? Oj, ten kontratak już jest całkiem przyjemny. Zabiera mu całkiem sporo życia. Co on teraz wzleci w powietrze? Nie, nie, nie wzleci. Ała! Ty, wydupcaj, dobra. Jeszcze jeden odpoczynek, mam jeszcze odłamki uzdrawiające, mam jeszcze... O, ty, tego nie robił wcześniej? Frajerze, pizdo, chodź! No to nie wyszło dokładnie tak jak planowałem, ale to nic. Oła! Dobra, no spokojnie. Mam nieumarły odłamek, muszę pamiętać o tym, że jeżeli nawet on mnie zabije, to ja to przeżyję. Łooo! Goddammit, nie, to chciałem zrobić, to chciałem zrobić! Proszę bardzo, bijcie go, tornada! To powinno być chyba całkiem skuteczne. Bije go po ogonie. On mnie tym ogonem uderzył! Niech to chuj! No zabiera mu życie. Ała! Dobra. I akurat właśnie zużyłem ten mój odłamek powodujący powrót pośmiertny. Czy jakieś karaluchy on jeszcze zrespawnował? Nie, nie zrespawnował żadnych. Dobra. Nie mam odpoczynku, ale mam odłamki leczenia. Na tym się muszę skupić. Dobra, odsunę się, nie będę przeginał. Lepiej kontrować. Gra, głupia, bezcelowa gra. Weź się, kurwa, zamknij. Dobra, wolę mniej ataków zadać, ale być bezpieczniejszy. Dlatego sobie tak hopsam tutaj dookoła, czekam na te jego wszystkie ataki. No. Wow, okej, okay. Było blisko, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. W ogóle lewy bumper, prawy trigger też mógłbym wykorzystać. Chyba to zrobię nawet. Powinno być dość skuteczne, mi się wydaje. Uciekaj! Oła! Nie, spokojnie. Jest! Udało się! Ja pietryle! Nie, nie jestem wielkim fanem tych walk z bossami, ponieważ mnie stresują. Potencjał cofnięcia mnie. O, czuć taka spełniona. Jaką zmianę pociągnie za sobą zabicie mnie na tej smutnej krucjacie? Błagasz o litość? Może trochę godności? Skarbie, niewolnicy uniżenie podcierają mi tyłek skrzydłami aniołów, kiedy piję poranną herbatę. Trudno mi sobie wyobrazić, że on pije herbatkę. Godność to mit, tak jak równowaga, o którą walczysz. Nie zmęczyłaś się jeszcze. Ale nawet najcięższa walka jest mniej męcząca niż całkowita bezczynność. Okej. To był dla niego największy wysiłek od 1000 lat. Możecie odnieść wrażenie, że strasznie szybko się przez te grzechy na razie przedupcamy, ale spokojnie. To nie do końca jest tak, gdyż niedługo to zwolni. Z tego, co wy mi mówiliście, to jest tak skonstruowane, że te pierwsze tam chyba 4 grzechy czy 3 grzechy padają dość szybko, ale potem troszeczkę zwalnia to i zaczynamy zwiedzać więcej lokacji i więcej świata. Nie wiem, dlaczego akurat tak postanowili to skonstruować, no ale ewidentnie jakiś powód chyba musieli mieć. No dobra, lecimy w takim razie do najbliższego grzechu. Tutaj mamy wielki kłębek mar, bardzo miło, to mogę rozwalić. Co to zrobi? Czyżby otworzyło mi przejście z powrotem? Anielski artefakcik, bardzo miło. No chyba tak. Pociąg zjedzie, oczywiście, dobra. Miło, bardzo fajnie. Możemy sobie teraz tutaj wejść i przejść. Ja sobie wrócę do tego, tej mojej formy. I to tyle chyba zabawy tutaj. Nic więcej nie widzę, co moglibyśmy robić, otworzyć i tak dalej. Możemy się do pana Wulgrima tutaj przejść. Najbardziej żałuję, że nie ma jakiejś naprawdę przyjemnej ilości dusz za pokonanie grzechu.
Ale ewidentnie inaczej to sobie twórcy zaplanowali. Jak tam kwestia dusz? No tutaj mi trochę brakuje. Te towary, nadal mamy ten rdzeń odmłodzenia tutaj. Ale nadal prawdziwe jest to, co mówiłem wcześniej, czyli troszeczkę za mało mamy życia maksymalnego. Mamy płonące szczątki za to. Okej. Czy ja chcę teraz ich zużywać? Nie, nie czuję takiej wielkiej potrzeby. Te kłębki mar. W sumie tutaj wielki kłębek mar. W sumie rozbijmy sobie to. Powinno mi starczyć na kolejny punkt atrybutów, a to chyba teraz mi się najbardziej przyda. Zwiększenie obrażeń i tak dalej, daj duszę. Ja, styknie. Cyk! Proszę bardzo, 22 poziom. Jeszcze mogę wrzucić to, co mam. I rozdać ten punkcik. Tylko w co? Tylko w co? Dobra, obrażenia fizyczne, lecimy. Najwięcej macham jednak biczem, ale muszę pamiętać o tych magicznych, ponieważ dopiero teraz... Czemu ja dopiero teraz się zorientowałem, że kontratak przy formie burzy powoduje, kurwa, rzut tym całym oszczepem, a nie po prostu uderzenie nim. To zmienia wszystko! Ty, a Vulgrim mi w ogóle powie, gdzie ja mogę się przenieść, żeby być bliżej tego grzechu na przykład? Żmijowe jamy! Nie musisz się śpieszyć! Kuźnia twórcy? Nie wiem, czemu mi kuźnia twórcy akurat wskazuje, ale dobra, chodźmy do kuźni twórcy. Nie wiem, czy to tam będzie. Zobaczę sobie w sumie, czy mam jakieś tam potencjalne... potencjalny potencjał do upgrade'u być może? Może ty, tutaj faktycznie może być jakieś przejście, ponieważ w sumie od poprzednio jak tutaj byłem, to nie miałem tych wszystkich lewitacji, double jumpów i tak dalej. W ogóle kolega tutaj jeszcze jest. Witaj z powrotem. A kim ty jesteś, brodaczu? Jak chcę z tym rozmawiać? Ty nic nie umisz. Dziękuję. Tam są ludzie, których uratowałem. Dobra, B. Ulepsz broń. Jak to teraz wygląda? Lanca pogardy bardzo mi się podoba. Fragment adamantynu, no jeszcze mi trochę brakuje. Zobaczmy, co mogę. Anielski lewiatan, no bardzo dużo mi brakuje. A co ja tam mam? Co ja mam wciśnięte w moją lancę? Przyznam się, troszeczkę sobie przeczytałem jeszcze, jakie bronie się w tej grze pojawią. Żeby wiedzieć, w co inwestować moje tutaj ciężko zarobione surowce. I wiem, że dwie kolejne bronie, które się dostaje, bo dwie legitne bronie jeszcze tutaj będą, nie do końca są w moim playstylu. Myślę, że będę się trzymał lancy, ponieważ i wygląda fajnie, szybko atakuje, zwiększa trochę zasięg, tak więc raczej będę upgrade'ował lancę. Rozproszony maruder. Co ja tam mogę sobie zupgrade'ować w rozproszonym maruderze? Tutaj nie mam anielskiego. To zwiększa szanse na pojawiające się mary. No właśnie. A demonicznych mam w cholerę. Dobra, to sobie odpuszczę na razie w takim razie. O i chodźmy przed siebie, w tą stronę gdzieś. A, dobre, ja pamiętam tą miejscówkę. Ta winda nas zaprowadzi na taki troszeczkę półotwarty teren. Ja stamtąd wszedłem do tych podziemi całych dziwacznych. Teraz ewidentnie zrobiłem coś innego. Czy ja muszę czekać na tą windę? Nie wiem, ale już się zobowiązałem, więc będę to robił. Czy ci ludzie wszystkich, których uratuję, tutaj się pojawiają tak wprost? I będzie ich coraz więcej w ramach ratowania ich? Jest taka szansa. Czy zginąłbym, gdybym tam zeskoczył? Także jest taka szansa. Dobra, furia, naciskaj przycisk i jedziemy na dół. Zejdę, wejdę, jedziemy. O, jaki jest kolejny grzech? Nie wiem, mam tylko czaszkę pokazaną, tak więc trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Wiadomości na Messengerze, dajcie mi spokój. Fantastycznie. O, jej. Gdzie mnie to teraz doprowadzi wszystko? Czy tutaj coś się zmieni? Nie, tylko zrespawnowali się chyba ci sami przeciwnicy, którzy byli tutaj poprzednio. Czy dam radę dotrzeć do jakichś... Dam radę tutaj dotrzeć do jakichś nowych... Miałem tu Vulgrima? Czy ja aktywowałem tutaj wcześniej Vulgrima? Bo sobie tego nie przypominam. Dobra, wzmocniony atak, otwieramy pajęczynkę. Zobaczmy, co tam znajdę za tymi grzybami. A, obstawiałbym jakieś kłębki mar. Ale może, kto wie, będzie tutaj coś bardziej ekscytującego. Czy ja mam tutaj iść, żeby dotrzeć do tego grzechu nowego? O Jezus, i znowu ogień mi jest potrzebny. Uś! Ta, mam wrażenie, że... O Jezus! Niewidzialny, kurwa, przeciwnik! O Jezus, takich nie lubię najbardziej. Po ataku się pojawia, co jest bardzo miłe. Ale nadal wkurwiające. Niewidzialni przeciwnicy, dlaczego gro mi to robisz? Dlaczego? O, dobra, poproszę tego powera. Ale wiecie co, zanim tutaj się zaangażujemy w podróż do przodu, wróciłbym się z powrotem i zobaczył, czy na tym naszym półotwartym terenie czegoś nie dam rady więcej osiągnąć teraz z moimi nowymi mocami. Tam sobie mogę podlecieć teraz, bo poprzednio... Tak, ewidentnie muszę iść tam. Poprzednio poszedłem tam. W tamtą stronę, gdzieś tam wlazłem w jakąś dziurę chyba w ziemi i było zajebiście. A tych obszarów tutaj nie zbadałem sobie w ogóle, więc... Chętnie zrobię to teraz. Parę przedmiotów do zabrania i tak dalej. Uś!
Dobra, tego nie ma. Czy ja mogę rozwalać samochody, żeby dostać te moje dusze? Mary? Nie, to są dusze, nie mary. Mary to są te zbiory dusz. Not sure, but okay. O Jezus! No co za jebańce! Oni zawsze zadają tyle samo obrażeń. Czemu ja miałem mówić, że zadają teraz mniej obrażeń? Zadają tyle samo, tylko że po prostu ja mam więcej życia i tego tak nie czuję. To jest coś, co mi się pewnie odblokuje później, więc jeszcze jeden powrót nas tutaj kiedyś czeka, żeby zebrać wszystko, co mogę zebrać. A tu mogę sobie wzlecieć! Tylko dokąd, żeby to miało jakiś sens? Dawaj mnie do góry. Cyk, cyk, cyk. Wydaje mi się, że to jest jakaś ścieżka... O Boże, jedyny... Co to kurwa jest? O, nie, 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 nie. Dobra, pierdzielę. Nie lubię tamtych kolegów i ewidentnie mam wrażenie, że to jest ścieżka do czegoś troszeczkę bardziej zaawansowanego, więc... W sumie taki byłem przed chwilą cwany, ale chodźmy po prostu do kolejnego grzechu. Czy ja dałbym radę do niego pójść wcześniej, gdybym tak postanowił, gdybym tak wybrał? Ponieważ jeżeli posiadanie tej całej elektrycznej furii, znaczy no, elektrycznej furii nazwijmy, i unoszenie się na tych dymkach to był jedyny wymóg, no to w sumie dałbym radę to już zrobić jakiś czas temu, przed pokonaniem lenistwa. Dobra, coś podwodne tutaj się kryje. Możemy tam tylko wejść do góry. Żadnych przedmiotów? No i gówno, zostałem oszukany. Niewidzialni przeciwnicy! O! Dlaczego ta gra mi to robi? Tam są jakieś dusze krążące. Tam jakieś przedmiociki. Tu się mogę huśtać. Jacyś przeciwnicy na ścianach. To na małych dupielców. No, najbardziej denerwująca rzecz, jaką może gra zrobić, to rzucić w nas dużo takich słabiaków, którzy będą po prostu wkurwiali, ale niezmiennie będą coś robili. Widzicie, padają na dwa strzały, nie są super dużym wyzwaniem, ale jak jest ich kurwa 70, to się robi nieprzyjemnie. Dobra, tutaj mamy kolejnych małych dupielców, ale też mamy dużego pana dupielca. Już jednego takiego spotkaliśmy i nawet pokonałem. Więc czy będzie problemem? Nie będzie problemem, nie mam pojęcia. Mam odpoczynek Nephilim z powrotem. W sumie powalczę trochę lansą i mamy już dwa odpoczynki Nephilim, jak miło. Dobra, zabierzmy się może za niego w takim razie. Okej, czym ty jesteś? Nie wiem, ale chyba blokujesz przejście. Puść! Blokujesz przejście do czegoś fajnego, więc ja cię chętnie załatwię, o ile ty nie załatwisz mnie. Skaczę, atakuję. No atakuję i skaczę, wszystko kurwa robi naraz. Dobra, nie powinno być tak źle, o ile czegoś totalnie nie spieprzę. No chyba dam radę, ło! Ej, ja myślałem, że przed chwilą zdobyłem odpoczynek Nephilim, patrzę, tutaj już nie mam. Wow! O, to nawet podziałało, ten ładowany atak! Jezus Maria, czasami naprawdę posysam hadonga! Cyk, frajerze! Muszę pamiętać o tym, co sam mówiłem, czyli wykorzystywanie z zasięgu moich biczy. Czego oczywiście nie robię. Mojego w sumie jednego bicza. Dobra. Jaki był profit z niego? Aha, bo te dusze się automatycznie od tego gówna tam przyciągają, więc nawet ich nie dostaję. O, dobra, zaraz pójdziemy to rozbić. Chciałem to sobie zebrać. Co to jest? Standardowy kłębek mal. Nie wiem nawet ile to daje ostatecznie, ale kij z tym. Dobra, tam mamy zejście, jakiś faga z czegoś broni. Więc przejdę sobie tędy. Wydaje mi się, że jak zrobię taki trik, że uwaga, cyk i cyk, mamy to. Okej, okay, to mi co nieco da. Pyk! O ty kurwa, no! Dobra, potrzebuję odpoczynku Nephilim. Wow! Ty, ten jakiś taki kurwa mocny się wydaje być. Uff! Mało odłamek leczenia miałem wybrany, mamy kolejny odpoczynek i nawet go sobie zużyję. No patrzcie, większość życia to mi leczy. Czemu ja miałbym, kurde, się jakoś spinać, żeby kupować w tej chwili za 5000 dusz jakikolwiek upgrade do tego, jeżeli mi to jest w sumie trochę zbędne. Podlećmy tutaj, ona się złapie tego. Trochę ognia w moim życiu, do góry. Ty, można się w trakcie lotu i w powietrzu zmieniać między żywiołami. Czy double jump połączony z tym lewitowaniem da jakiś ciekawy efekt? Czy to jest legitna technika, którą powinienem wręcz wykorzystywać czasem? Nie wiem. Coś tu zaskoczy. No oczywiście. Te dupielce siedzą czasami, kurde, na ścianach gdzieś wysoko. To też jest nieprzyjemne. Ciekawy jestem, w którym momencie dostanę jakąś nową zbroję. Bardzo miło by było w końcu to kiedyś dostać. Bo bym miał troszeczkę większą może odporność. Tam nie wskoczę teraz.
Chyba, że użyję jakiejś półki gdzieś tutaj, na podwyższeniu. To nadal mi nic nie da. To jest chyba stworzone tylko do podróży w jedną stronę. Nie, ale lewitacji. Nie, nie odpala mi lewitacji, jeżeli w taki sposób sobie to ogram, więc... No kij z tym, chodźmy przed siebie. Poziom życia nie tak źle. Jeszcze mi się regeneruje. Nie jestem pewien, czy anielski lewiatan jest aż taki dobry. Mam wrażenie, że jednak to, co mi respawnuje ten odpoczynek Nephilim, może być troszeczkę cenniejsze dla mnie przy moim playstylu. No ale nie będę teraz żadnych wyroków wydawał. Tutaj jakiś ciekawy przedmiot schowany? Nie. Ale słyszę odgłosy jakby gotować potwora, tak więc czuję, że... Czuję, że zaraz coś mnie tutaj będzie atakować. Daj duszę! Czy mi styknie na cokolwiek? Muszę pamiętać, że mam tutaj cały czas to moje płonące szczątki. Moje pytanie brzmi... Zużyć teraz, czy trzymaj do końca pieprzonej gry? Będę tak się teraz zastanawiał przez to, co mi napisaliście. Dobra zabawa dla nas. A mamy to, proszę bardzo. Dobra, 23 poziom. O, do którego poziomu ostatecznie dojdę? Nie mam najmniejszego pojęcia, ale dobra. Zupgrade'ujmy trochę teraz życie, a potem trzeba będzie się zająć obrażeniami magicznymi, a... Tamte szczątki dalej trzymam, bo tak. Mogę samochody rozwalać? Nie pamiętam już. Nie pamiętałem już, czy mogę szczątki rozwalać. Tutaj mamy jakiegoś frajera. I tego też! Dobra, dobra. Na spokojnie. Lanca, frajerze. Wow! No i oczywiście, że podupcyły mi się przyciski. Uuu, to było ładne nawet. O Jezus, o Jezus, o Jezus! Dupielce małe, dupielec duży. Najgorsze możliwe combo. Muszę pamiętać w ogóle, że to nie jest kwestia tylko używania lancy. Ona mi zwiększa szansę na zrespawnowanie się odpoczynku Nephilim. On i tak będzie wypadał z przeciwników podczas walki, tylko nie tak często. Dobra, walcie się wszyscy, jak ja was nie lubię. Nie tutaj mam iść, ale w sumie jeżeli mam taką opcję, to chętnie zobaczę, co się tutaj kryje. Poza pewnie, kurwa, niewidzialnymi przeciwnikami, którzy mnie będą denerwowali do granic możliwości. A tutaj nie ma nic. Chyba, że tam dam radę może wskoczyć? No, wydaje mi się, jakbym miał dać radę. Uuu! Proszę bardzo. Tutaj mamy jakąś dziwaczną ścianę, ale takie ściany już widziałem i mamy też mocnego pana kolegę. Uuu! O Jezus! Widzicie, ile on mi obrażeń właśnie zadał? Czy ja go pokonam? No pokonam go chyba, ale... Ale tym chcę. O, no i oczywiście jeden zły unik i wpierdol mam. Elektryczność! I nie ma go, świetnie. Fragment adamantynu. To chyba pozwoli mi już zaupgrade'ować moją tą. O, jaka ładna jest ta ściana, ale no, nic z nią nie zrobię w tej chwili. Zapewne coś, co muszę dopiero odblokować. Mamy kolejnego... Mamy dwóch dużych jebańców tutaj. Oj, założę się, że oni się aktywują obaj naraz. Parę przedmiotów. I dokąd ja mam iść? Ja nie tędy mam iść. Ale widzę opcjonalna rzecz, której mogę się podjąć. Nie jestem pewien, czy nie wolę tego sobie zrobić. Poza nagraniem. bo coś czuję, że mogę się z nimi trochę męczyć. A nie chcę poświęcać na to niesamowicie chuj wie jak długiego czasu. O Jezu, czy wy widzicie, ile tu jest kurwa przeciwników? To go ładnie podpaliło, ale ała! Jakie oni, kurwa, zadają obrażenia czasem, to nie jest normalne. Dobra, to poproszę. A powinno ich częściej elektryzować. Jezus Mare, przecież ja zaraz zginę znowu! Nie! Mało odłamek leczenia, jedyna rzecz, jaka mnie tutaj uratowała. Nie! Nein! Kurwa! Skurwiel mnie zrzucił! No chodź tu! Kurwa! Nie, nie żyję. Rzucili we mnie kamieniem, Boże jedyny. O Jezus Mary, po prostu z lokacji na lokację, do której wchodzę, mam coraz większą ochotę obniżyć poziom trudności, bo zaczynam się, kurwa, frustrować. Gdzie moje dusze? Bardzo niedaleko, bo umarłem zaraz obok Wulgrima. One tutaj sobie krążą, ała! Ale oczywiście zapomniałem, że wszyscy przeciwnicy się zrespawnowali. Podszedłem sobie tutaj z taką myślą, lajtowo. Ten już chyba powinien nie żyć, nie? Dobra, jest git.
Dupielce małe! No ten na szczęście zginął, a ten rzuca kurwa nożami. Chodź tutaj. Nie daruję ci, kurwa. No! Na spokojnie. Ty! Jeszcze ten! Naprawdę, tutaj trzeba mieć Dark Soulsowy poziom znajomości ruchów tych przeciwników, żeby optymalnie móc kontrować i unikać tych ataków. Do tych frejerów spadłem i oczywiście momentalnie zginąłem, zgodnie z przewidywaniami. Ale przynajmniej, hej, odpoczynek Nephilim mi się naładował. Więc można w pewnym stopniu powiedzieć, że umieranie w tej grze to czasami się może przydać. Tam mamy jakiegoś skurwiela ze skrzydłami. Kim ty jesteś? Nie wiem, czy ja chcę tam iść w ogóle. Bo mnie zajebie. Dobra. Kurwa! Naprawdę nie jest łatwo w tej grze! Robię to! Za rzadko używam tych umiejętności chaosu, czy jak tego nie nazwać. Zdążę to roztrzaskać? Ała! Dobra, to go powinno rozdupcyć, chyba. Trudna jest ta gra i nie podoba mi się to do końca. A ja gram na średnim poziomie trudności. Przypominam, jak wszystkie gry odpaliłem, to on też na średnim. Żeby sobie ani nie windować za bardzo poziomu trudności, ale też jakoś straszliwie nie ułatwiać. A dostaję w pierdol i to nie jest dlatego, że ja się nie staram. Ja naprawdę myślę nad tym, żeby wygrywać, ale nie wiem, czy ja się kurwa stresuję, czy co robię. To w ogóle... A nie, widzę, że kolega ze skrzydłami to jest chyba nowy typowy rodzaj przeciwnika, bo tutaj sobie stoi jeden, zaraz obok. O Boże, co on robi? Widzieliście to? O! Pojawia się i bije znikąd! Świetnie! Proszę, niech on chociaż ma mało życia. Fajnie by było. Musi mieć jakąś wadę, bo się wydaje być przejebany trochę. No gdzie jest? Gdzie jest? Wszędzie pewnie i nigdzie naraz. Oczywiście gra mi się na nim nie zlokuje. Muszę go sam sobie wyczaić. Uś! Najgorsze jest to, że źle zrobiony unik to nie jest... Okej, dobra, nie będziesz miał kontry. Człowiek tu jest jakiś? Chyba zamknięta za tym, bo nie widzę tutaj nikogo. A raczej gdyby tak na wierzchu był człowiek, to by go już nie było. Ale może jak przez tą dziurę przejdę, to znajdę, co? A jest taka szansa. No odpoczynek Nephilim by mi się przydało zużyć teraz. Jezus Maria. Pieprzone Dark Soulsy. To nie jest Dark Siders, tylko Dark Soulsy. Adamantytowe srebro to jest straszna pierdoła. Już teraz dla mnie. Chociaż lance mogę sobie zaupgrade'ować i te ogniste coś mogę sobie zaupgrade'ować. Gdzieś mówiliście mi, że za uratowanie piątki ludzi coś dostanę od Ultaina, tylko że nie jestem na razie bliskich. Znaczy, nie wiem, czy to był czwarty czy piąty człowiek, tak więc musiałbym się jeszcze upewnić. Wątpię, żeby gra mi to gdzieś jakoś profesjonalnie zliczała. Dobra, tu mamy wielki kłębek mar, bardzo miło. Tutaj jeszcze jednego przeciwnika, który się ostoi. Bardzo chętnie bym, w sumie, bardzo chętnie bym dostał od niego w pierdol. No i nie udało mi się niestety zrobić super fajnego combo z podrzuceniem go w powietrze. Ale i tak powoli, powoli giną. Dobra! Nasz kolejny grzech jest w tamtą stronę i tam też się będziemy w tej chwili udawać. A, no i co, moi drodzy? Będziemy kończyli chyba ten odcinek. Tam mam jeszcze jednego frejera, którego chyba spróbuję sobie teraz zabić. Czuję, że jakieś przedmioty się mogą tutaj znaleźć i warto pozwiedzać. Ale oczywiście mamy nie tylko małych, wkurzających dupielców, ale też koleżkę znikającego, a raczej niewidzialnego. Dużo mamy tutaj double jumpów, więc macham już sobie tymi moimi... tą moją, tą jedną bronią. To jest chyba taki najprostszy, najbardziej dupiany rodzaj przeciwnika, jaki ta gra ma do zaoferowania. O ty! To jest powrót do miejsca, w którym już byłem. Ta. A ta. Ta, tutaj próbowałem wskoczyć, tylko nie miało to sensu. A ten przeciwnik tam jest, bo się porespiły jebańce. Kiedy zmarłem. No! Tak więc cóż mogę wam więcej powiedzieć? Ja idę tego jeszcze frejera zabić, bo czegoś tutaj... O Boże, jedyne. Oczywiście, że małe dupielce musiały się przyłączyć do zabawy. Dobra, puszczamy to, skoro mogę. Jak już mówiłem, nie wykorzystuję tego w takim stopniu, w jakim powinienem na pewno. Ała! Gdzie jesteś? Haha! Moje tornada mają wyjebane na to, gdzie jesteś. Biją wszystko.
No! I od razu się troszeczkę chaosu naładowało. Chaosu? Szał, to jest chyba szał, tak mi się wydaje. Dobra. Anielski artefakt, jak miło, czyli dokładnie to, czego w tej chwili potrzebuję, bo najwięcej używam anielskich. Tutaj jeszcze mamy jakąś korę, kłodę. To mnie gdzieś doprowadzi, jakaś dziura w ścianie, gdzieś mogę wskoczyć może wyżej? Mam wrażenie, że nie. To po co ta tutaj się znajduje w ogóle? Może tam dam radę chyba wskoczyć, takie mam wrażenie. Tylko skąd? Stąd? Z tego samochodu? Uż! Nie za bardzo. Ale jestem prawie pewien, że powinienem być w stanie tam się przejść. Tam do góry wleź. Tam mamy coś. Po tym dałoby się iść, bo tam jest jakaś dziura w ścianie. Czuję, że tam są przedmioty. Jak tam wleźć za to? Nie mam zielonego pojęcia. To jakiś podejrzany zaułek też oczywiście się czai. A co na końcu tego zaułka? Jakieś obślizgłe gówno słyszę. O! Oczywiście! Aha, no tak, ja się próbuję zlokować na nim, ale nie ma to żadnego sensu, bo jest niewidzialny! No! I dalej nie mam trzeciego odpoczynku Nephilim. Naprawdę, częstotliwość dropienia tego zaczyna mnie zawodzić. Gdzie ta gra mi teraz? Aha, dobra. Kojarzę już ten korytarz, już wszystko wiem. Częstotliwość wypadania tych kurde całych... Częstotliwość wypadania dusz takich śmietników, które rozwalam, jest naprawdę... Znaczy, częstotliwość jest stuprocentowa, ale ilość jest troszeczkę niezadowalająca. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mały kłębek mar. Ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie tego filmu ocenić. A ja wracam sobie do Wulgrima, żeby mi się tutaj gra zapisała w miarę. I żegnam się z wami. Łapa w górę i pa, pa.